usłyszałem, że pornografia uzależnia. Podobno pornografia ma taki wpływ na człowieka, że powoduje wyrzut hormonu. Podobno pornografia potrafi doprowadzić do tego, że człowiek się zachowuje nieetycznie. Czy rzeczywiście? Czy może pornografia jest wynikiem chorej moralności? Może pornografia jest wynikiem chorego podejścia do seksu? Może pornografia jest tylko i wyłącznie wynikiem tworzenia tabu seksu? Wyobraźcie sobie, że stworzymy takie tabu, że nie wolno mówić o jedzeniu. To wtedy nagle ukażą się świerszczyki, których będą fotografie pizzy, Big Maca albo nawet schabowego. Pornografia jest wynikiem, że w naszej kulturze zrobiliśmy z seksu tabu. Zrobiliśmy z czegoś, co jest normalne. Zrobiliśmy tajemnicę. Zrobiliśmy grzech. Wyobraźcie sobie, spotykają się dwa pieski i podniecają się na widok zdjęcia. Psy nie są takie głupie. Psy nie robią sobie tabu tam, gdzie go nie ma. Kochani, pornografia to jest wynik tego, że nasza kultura jest chora. Bo gdyby kultura była zdrowa, to temat seksu byłby równie normalny jak temat pogody. I można by zapytać się, a u ciebie dzisiaj świeci słońce?